Hej, siema wszystkim, tu Kamrus. Witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w The Binding of Isaac Afterbirth. Moi drodzy, dobra wiadomość, od kolejnego odcinka będziemy mieli nowego pada od Xboxa, który nie będzie wydawać tych pieprzonych dźwięków. I również od nowego odcinka umyję głowę. Dobra, więc kontynuujemy naszą przygodę i nie wiem, kim teraz zagrać. Szczerze, nim teraz zagrać, myślę, że zagramy sobie randomową postacią na hardzie. O, zróbmy tak, zagrajmy sobie na hardzie. Myślę, że to jest dobry pomysł. I mamy Kennego. Okej, biorę Kennego. Podoba mi się ten pomysł. Więc lecimy. Oczywiście. Moi drodzy, oczywiście. Zapomniałem. Już. Mamy 4-2-0 obrażeń, Blazed. Pięknie, bardzo przyjemnie. Dobra, zapomniałem, że Kenny ma dodatkowe obrażenia. To mi się podoba. On ma dodatkowe przeliczyniki, to jest fajne. Bardzo przyjemne. Dodatkowo jest szybki. To też jest bardzo dobre. Dobra, uciekamy, nie marnujemy czasu, bądź co bądź. I mamy Lucky Food, więc arcade roomy będą dla nas bardzo fajne. O mój Boże, co ja robię? Nie lubię tych much, one dziwnie latają. Znaczy, wiem, że się odsuwają, jeżeli my do nich podchodzimy i gonią nas, jeżeli się od nich odsuwamy. Ciągle o tym zapominam i próbuję uciekać, a potem się okazuje, że well, coś nie wygląda tak, jak miało wyglądać i hurdur. Dobra, główienka, więcej główienek, jazda. Jest pięknie. I o, w ogóle sobie przypomniałem, że mamy trinket. Mamy nowy trinket, bomba. Znaczy, dostaliśmy 5 bomb, więc jest spoko. Powiedzmy, że jest spoko. Zapomniałem, że mamy trinket, który umożliwia nam otwieranie złotych skrzynek za darmo. Bardzo fajnie, bardzo fajny trinket. Podoba mi się. I like it. Pozwoli nam zaoszczędzić kluczyki. Ja zaraz umrę tutaj. Zaraz umrę jak gałgan. I to będzie straszne. To będzie straszne, okrutne, bolesne. Bang. Co to jest? Zwiększa szanse na niebieskie kamyczki, biorę. To mi się bardziej podoba. Niebieskie kamyczki ja lubię. Dobra, postawmy tutaj bombę. Może będzie sekret. Nie ma tutaj sekretu. Dobrze, zapamiętamy, Opa. Lecimy dalej. Nie mam żadnych złotych skrzynek, więc się na razie nie wracamy po trinket. Fajnie by było mieć 2 trinkety, no ale cóż. Cóż mogę rzec? Nie można mieć wszystkiego, nie? Nie będę oczekiwać od gry za wiele. Bo się jeszcze przeliczę. Zostaje to bez komentarza, okej? Zostaje to bez komentarza. Wow! Ale tego nie oczekiwałem. Najgorsze pomieszczenia, jakie mogą być w sumie. Najgorsze. Pieprzone pająki. Widać, że tracimy mnóstwo czasu na ich rozwalanie. To jeszcze dostajemy absolutnie nic. Dobra. O, dostałem bombę, okej, nieważne. Nie jest tak źle. Na pewno było warto stracić 1,5 życia za bombę. W sumie, jeżeli się wyleczymy potem, to będzie bardzo... Co się dzieje ze mną? Tak serio. O, będziemy mieli pieniądze. Jej. Dajemy monety, super. Cieszę się niesamowicie, tak naprawdę nie, to jest chujowy item. Ale nie ukrywajmy, może się do czegoś przydać. Może. Nie mówię, że się przyda, może, jest szansa. Umrzyj! Dobra. Oj, skrzyneczka. No, zród życia, niech będzie. Teraz będziemy mieli pieniądze, moi drodzy. Może się przyda, no nie wiemy, może kupimy item w sklepie, którego normalnie byśmy nie kupili, na przykład życie. O mój Boże, ja tutaj zaraz umrę po raz kolejny. Co się dzieje ze mną? To jest chyba nie najlepsza pora, żeby grać w Isaaca. Daj mi hajs. To jest zdecydowanie nie najlepsza pora, żeby grać w Isaaca, bo co tutaj się odpierdziela, to przychodzi ludzkie pojęcie. Gin. Dziękuję. To jest po prostu żart nieśmieszny. Tak jak gram chujowo. O mój Boże, daj mi ten kluczyk, ja lubię kluczyki. Sekret. Bank. Sekret, bank. Serio? Nie ma żadnego sekretu w tych miejscach? Ła. O mój Boże, jeszcze zieloniebieski kamyczek ominięty. No. Shit, fuck. Gówno. Dajcie mi bombę, potrzebuję jeszcze jednej bomby. Na pewno w tym kamyczku jest small rock. Na pewno, zobaczycie, to będzie small rock. Jestem tego 100% pewien. Że nie, byłby... Nie, pomyłka. Byłby small rock, gdyby... To był kamyk, którego nie mógłbym rozwalić. Jeżeli to byłby kamyk, którego bym nie dał rady rozwalić, tam byłby small rock. W innym przypadku są to solherty. Takie jest prawo fizyki w tej grze. Jeżeli potrzebujesz jakiegoś itemu kurewsko mocno, nie dostaniesz go. Chyba, że nie jesteś świadom tego, że potrzebujesz tego itemu. Wtedy jest szansa. Ale ja byłem świadom, więc nie dostałem. Grunt to nie być świadomym. Dobra, chodźmy tędy. Nie chcę mi się rozwalić tych wszystkich skrzynek. Mógłbym, ale nie chcę. Mógłbym dla większego value, ale nie chcę. Oj, jajajaj, nie zauważyłem tego. Jestem ślepy, jestem głupi. Dobra, bęk! Dawaj hejs. Dobra, hound, super, tak bardzo go nie lubię. No ale cóż, ma wkurzających minionków. Oni chyba mają podobną mechanikę. Oż ty mendo strzelająca w dupę! Nienawidzę tych wystrzałów. Ogarniamy movement? Fajnie, fuck you! Strzelę ci prosto w mordę, jak się z tym czujesz, Kamrus? Bang, 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 dobra, hapa, hapa. Trzeba uważać na to! O mój Boże, ja gram jak totalne gówno. Jak się z tym czujecie? Bęk! Przynajmniej zadałem dużo obrażeń z tego. Nie! O, ja tu umrę, jestem pewien. Ja nie wiem, co się ze mną dzieje w tym odcinku, ale dzieje się źle. Dzieje się bardzo źle. I to nie jest dobre! Dzieje się źle, to nie jest dobre. Kamrus 2016. Ten item jest za to dobry. Przynajmniej coś w porównaniu do tego, co da się w treasure roomie. Bang. Ale serio! Wow, 2 życia stracić na bossie 1. poziomu? Czy to jest jakiś żart? Czy mam zajebiste tipsy? To się akurat chwali. I bombę, i życie, zajebiście, dziękuję. Tego potrzebowałem. Bęk, mamy za darmo to otworzę. Oczywiście serduszko, czyli coś gównianego. Bomba za serduszko nie jest dobrym dealem. Rozwalimy muchy, okej. Warto rozwalić, myślę, że to. Mogą wylecieć manetki. Oczywiście wyleciały wszystkie, które nie są dużymi monetkami. Ale cóż, przynajmniej jakieś wyleciały, jakby nie patrzeć. Niestety te, które dają w cholerę, nie wyleciały. Bo tak. Ponieważ pieprz się, Kamrus. Dobra, za to możemy... Mamy laka, zajebiście. Za to możemy wejść do sklepiku. I kupić coś. I to jest kuszące. Bardzo kuszące. Nie bijcie mnie, proszę. Nie bijcie mnie, proszę, dobra. Opa. Piękne wykorzystanie, piękne grazy, piękne uniki. Bang, 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 baby, bang. Bang, bang, powiedziałem. Kluczyk wezmę, wezmę, wszystko rozwalę. Daj mi soul heart. Dziękuję, o to chodziło. Przede wszystkim dlatego... ile bomby się przydało. Przede wszystkim dlatego, że... Szanse na szatana. Nieśmiertelność. Nie jest to złe. Ale nie teraz. Po walce z szatanem... po debilu robię może. Po walce z bossem tak, ale nie teraz. Bomba, bomba, bomba. Jakbym miał bombę, to bym wykorzystał. Żeby sprawdzić, czy jest przy okazji sekret jakiś. Bo była opcja. A tak to byśmy nie byli stratni, jeśli chodzi o bombę. A może byśmy byli nawet... Może byśmy mieli nawet zyski. Także się jak, bang. More option po pokonaniu bossa. Zajebiście. Dodatkowy item? Czemu by nie? Jest to bardzo dobre. Możemy na przykład nie brać HP, tylko brać coś faktycznie dobre, nie? Więc zdecydowanie wezmę. To jest bardzo dobry item do kupienia. Cieszę się, że go mam. I właściwie gdyby nie ta sakiewka z treasure roomu, to by mi nie było stać na to. Znaczy byłoby mnie stać. Byłoby mi stać zdecydowanie. Na leki. Wiecie, o co mi chodzi. Będzie mi stać na kolejny item, który będzie bardzo potrzebny do mojego clearu gry! Wow, spokojnie, spokojnie. Teraz zacząłem unikać, na szczęście. Akurat wtedy, kiedy jest daily room, nie? Bomba. To się przyda, ale potem... Monstro, easy! Naszymi tiersami zdecydowanie easy. A że mamy dodatkowo zwiększone obrażenia, bo jesteśmy Kennym, to jest spoko. Mamy spoko obrażenia na ten moment. Zabijmy te malutkie. To są nieprzewidywalne. Dobra, olać. Wiemy monstro. Te tirsy są naprawdę ładne. Podobają mi się te tirsy, zdecydowanie. Piękne tirsy, wspaniałe, niesamowite. Dobra. Jazda. Połowa życia, patrz jak pięknie mu schodzi życie. O, jak dobrze, Ten tirs up. Ah! Yes! Yes! Bang, bang, bang. I uwaga, more option, co dostaniemy? Pam, param, pam, pam. Jedno gówno większe od drugiego. Wezmę to, bo daj mi kartę tarota, może być to coś fajnego. The stars. Zrobiłem to tylko 2 karty tarota. Wiecie, co to są chujowe itemy, nie biorę tego. Mam to w dupie. Mam to w dupie. Sialalalala. O, nic z tych rzeczy mnie nie interesuje. Tutaj mógłby być sekret. Odpalmy tak bombę. I dokładnie jest. Bang baby, bang. Czy opłaca mi się tak rozwalić? Myślę, że bomba może mi się przydać. Wydaje mi się, że bomba może mi się przydać. Tutaj gdzieś był soul heart, by the way. Pół, niebieski kamyczek, którego chcę rozwalić. Dobrze pamiętam, że tam był soul heart. Gdzieś tutaj, nie wiem. O, dobra, jebnąć. Szybko, 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 zanim się sunie. Serio oberwałem. O mój Boże, przestań mnie gonić! For fuck's sake! Co się tutaj spierdziela? O! I to jest coś, co chciałem zobaczyć. Moi drodzy, to jest coś, co chciałem zobaczyć. Teraz straciłem Soul Heart, jak gówno. I to mnie smuci, ale... 5... Bora, postawmy tutaj bombę. Taka monetka, no niech będzie. Mamy dużo hajsu, to mi się podoba. Mógłbym kupić item, który leży w sklepiku, ale nie wiem, czy to jest rozsądne. Choć z drugiej strony, czemu by nie? Mamy mało surowców, a to nie będzie zła opcja. Kupiłbym to i kupiłbym to. Przyszłościowo. I to brzmi jak plan. Jeżeli oberwiemy, dostaniemy coś. Niech będzie. Powinno się zwrócić. Może, nie wiem. Jest szansa, że wleci. Nie ma pewnej chyba. Nie chcę zużywać klucza, więc użyjemy The Stars od razu. To powoduje, że nasza głowa jest Pretty Flyem i strzela. To jest kurewsko zły item. Mamy strasznie złe itemy. To mnie boli. O mój Boże, jest to jeszcze z challenge'a, który zabiera całe życie! Mój Soul Heart, ale dobra, nie straciłem czerwonego życia, to jest najistotniejsze, moi drodzy. Bo dalej mam szansę na Angel Devil Room. Niech będzie. I nic nie wyleciało, for fuck's sake. Nic, nic a nic. Fuck you. Fuck you and fuck you and fuck you too. Więcej tearsów albo więcej obrażeń, wolałbym obrażenia. Tego potrzebujemy. I laku. Znaczy, Black mi teraz nic nie daje, ale o, boss. Rozwalę go teraz. Bo podczas klirowania pomieszczeń prawdopodobnie oberwiemy. Wiecie, że właśnie nie musimy klirować pomieszczeń, możemy iść teraz do bossa. O, zajrzeliśmy do treasure roomu, co nas dalej obchodzi. Item zebraliśmy, na sklepiku nie mamy hajsu. Mamy kluczyk, fajnie. Pestilence, będzie Pretty Fly. No, wytrzymałość się przyda. Nie będę kłamać. Przyda się. O Boże, pająkowa wersja. Już, uciekaj. Trzeba go rozwalić! Trzeba przejść do drugiego etapu, moi drodzy. Rozwalić te pająki, zanim skoczą mi prosto na mordę. Dokładnie. Dobra, już nie będzie robić złych rzeczy. Będzie robić malutkie pajączki. Malutkie pajączki są ok. Byle żeby nie były duże, które skaczą przez cały ekran. For fuck's sake! Przez cały ekran, co to jest do... To jest nie do pomyślenia, jakie to jest irytujące. Zwłaszcza kiedy mam szansę na Angel Devil Room. A nie chciałabym jej zaprzepaścić. Oj, nie chciałabym. Uciekaj, uciekaj. Bang, 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 bang. Tylko nie rzucaj tego na mnie, o mój Boże. Alleluja! Oczywiście wyżej wezmę to. Nie ma co tego w ogóle nawet kwestionować. Wiecie, co jest najlepsze? Nie wiem, jak się zranić, nie będę mieć klucza. Fuck. Dobra, no trudno. Bang, bang. Lecimy dalej. Nie mam bomby, więc nie mogłem jak rozwalić tej statuły. Trudno się mówi, nie będziemy mieli Angel Roomu. Chcę tutaj wejść, powiedzmy, że tak. O! Nie było warto. Zdecydowanie nie było warto. Oj, nie było. A teraz jeszcze treasure roomy, angel roomy, fu, co ja gadam. Treasure roomy, sklepiki. Na pewno wyleci kluczyk. Będziemy mieli złote skrzyneczki, będziemy mieli wpis złotych skrzyneczek. Mamy trinket, więc nic nie będzie nas to kosztować. I będzie zajebiście, moi drodzy, będzie zajebiście. Tak będzie, moi drodzy. O, uwaga, do wybucha! Nie bij mnie! Dobra. Rozwalmy tego zielonego, zanim będzie robić więcej tego syfu. O mój Boże. Siomucho. Nie mam wystarczająco dużo obrażeń, żeby zadać muchę na hita. Zabijać muchę na hita. Bang, 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 bang. Umrzyj! No, w końcu. Zdech pies. Powinienem go dobić! Udało się. Tuż przed moją twarzą. Tuż przed moim ryjem. Bomba. Szkoda, że nie wcześniej. Kiedy miałem Angel Room. Na pewno mi podejdzie po raz drugi. Na pewno mi podejdzie po raz drugi Angel Room. Oj. O, bomba. Super, znowu. Bang. I found pills. Mam fajnego derpa. Nie mam fajnego derpa, tam jest fajny derpa mocy! O, kluczyk! Jest! O to chodziło, mówiłem, że ten item będzie opłacalny. Czy na razie dało mi tylko kluczyk, wiecie? Który kosztuje 5 centów, a kosztował item 15. Więc jeszcze nie mówię, że jest opłacalny, ale... Ale jest okej. Okay. Soul Heart przyjmę, zdecydowanie. 13 centów, brzmi jak plan. Otworzymy sobie treasure, sklepik. Bo może być coś fajnego, hajs na pewno wyleci. Prędzej czy później, mamy ten woreczek w końcu. Za to się obawiać nie musimy. Opa, opa, bang, bang. O, trobomba, nie dzięki. To mógłbym kupić właściwie. Zamieniłbym mi pilsy na kartę tarota, przyjmę. Lubię kartę tarota. Niech będzie. Ale wpierw musimy znaleźć kolejny kluczyk. Wpierw musimy znaleźć kolejny kluczyk. Mam nadzieję, że znajdziemy, tak serio. Czy w ogóle czy było w sklepiku? Kluczyk do kupienia. W razie gdyby coś. Uwaga, tak jest. Ale jeszcze nie będę, znaczy w sumie nie zależy mi aż tak bardzo na tych kartach tarota. To jest przyjemny dodatek, ale kij z tym. No, pójdę teraz, żeby nie latać. Mamy Curse of the Maze, więc nie chcę się gubić. Dużo bomb! Jej. No cóż, biorę! Pyro, baby, pyro! Przynajmniej o bomby się już nie musimy martwić, hej! 999. Właściwie 99, ale mniejsza większość. O, wybuchające muchy, wybuchnij przy nim! Nie udało się. Ach! Ło, ta muszka się zablokowała, grubasa. To nie jest dziwne, w końcu jest gruby! Au, to czy nie oberwałem, jakim cudem? Już, jeden zabity, pięknie. W sumie rozwalę te wybuchające muchy śmierci. Bang. Mógłbym przejść, ale nie chcę. Sklirujmy to. Bang. Bang, bang, bang. Umrzyj w końcu. Widziałem, że Pretty Fly to wchłonął, albo mi się zdawało. Wiedziałem, musiałem widzieć. O, bomba, bardzo się przyda. Wezmę dla punktów. Nic mi to nie daje, ale wezmę dla punktów. Rozwalmy. Uj! Pająki, chciałem powiedzieć. Ta mucha się wzięła znikąd. Się bałem, że oberwę. Było bardzo blisko. Bang, bang, bang. O, kluczyk, dziękuję. Wejdę tutaj, bo mogę. O! Coś fajnego? Oh my fucking god! Oh yes, baby, yes. Definitywnie worth it. Item do Gapiego. Może być przydatny. Spoko, spoko. Czy mamy boss Roshroom zrobiony? Mamy. To nie muszę się śpieszyć do niego. Chociaż mógłbym. Ale nie muszę. Nic nie muszę. Ja nic nie muszę, moi drodzy. Ja nic nie muszę. Ja mogę. Ale nie muszę. Au! Zobaczymy, czy będzie jakiś zajebisty item. Jak nie będzie, to lejemy. Chyba, że nie dojdziemy do boss Roshroom, co jest też prawdopodobne. Nie znacie dnia i pory. Teraz mamy poziom drugi Cavesów, tak? O mój Boże! Co ja wyprawiam ze swoim bezwartościowym życiem? Ja pierdzielę! Stein! Co tu się odpierdzieliło tam na dole? Uciekać, już się. Dobra. Rozwalić te pieprzone... Maggots! Glizdy są problematyczne. Dobra. Tak długo jak on bije po bokach jest okej. Ale wiecie co, tak długo jak nie robi familiarów jest okej. Bo tak mogę łatwo unikać jego pocisku, więc jest easy. Dobra. No już, wystaw się. Bijemy, jest pięknie. Tirsy go ładnie odpychają, jest spoko. Jest fajnie, jest radośnie, jest zabawnie. Jest idealnie. Bang! I... Tirsy. Sialalala. Tirsy. Dobra, niech będzie. O, Curse dobry labirynt. Wow, fajnie. Ej, chwila, skoro mamy labirynt, to czemu nie mam pewnej szansy na szatana? Powinienem mieć pełną... O mój Boże, serio. Przecież to są niczym dwa pomieszczenia. Miałem 1/4 szansy. Kolejne pomieszczenie na... jedna druga szansa, jeśli chodzi o redukcję. Dwa pomieszczenia, 100% nowa szansa. Czemu mam dalej 1/2? Jak to działa? Jak to działa, goddammit? Czy nie mam technicznie jednej drugiej, mam... Nie ogarniam. Nie ogarniam, na jakiej zasadzie to działa. Może bóg jakiś graficzny, czy co? Może był update? Wow! O, kluczyk. Nie wiem, przejdę na ten moment tutaj. Curse of the Labyrinth jest lekciutko irytujący, bo aż hehehe nie wiem gdzie iść. Bo jest dużo pomieszczeń i to jest smutne. I tylko jeden treasure room, to jest najgorsze. Goddammit. To jest najgorsze. Umrzyjcie w końcu. Dobra. Już większość została rozwalona. Więc nie będzie problemu. To jest najgorsze w tych zombiakach, że jeżeli oni się wskrzeszają, to inni wchodzą w mój zasięg strzału. Laka, dziękuję. Tylko przydałby się jakiś efekt. Żeby to było value. O mój Boże, umrzyj. Zaraz potracę te soul hearty. Tak będzie. Nice. Rozwalimy ich, póki nie mają jak uciec. Bo tak. Bang, bang, bang. Uciekać. Damage up potrzebuję. Mamy dużo tirsów. Potrzebuję teraz damage upu. Damage up. Jej. Dajcie im pieniądze. Jej. Dobra. Tylko byś narzekał. Myślisz, że masz lepiej ode mnie? Nie, nie masz lepiej. Dobra. Na lewo. Mózgi. Mózgi są easy. Dobra. Zasięg mógłby się przydać w sumie. Nie wiem jakiegoś super dużego. Ale przede wszystkim obrażenia. Ja pierdzielę obrażenia. Nie we mnie obrażenia. W nich. O, jeszcze ci te skacące mędy. Wszyscy skaczą. O, ja oberwę tutaj na stówę. Oberwę tutaj na stówę i będzie fajnie. Będzie radośnie, będzie zabawnie, będzie fantastycznie. Jej. Uwielbiam tych skaczących przeciwników. To jest po prostu miód na moje oczy. Na moje wszystko, na moje nerwy. Kocham ich. Są super. Najlepsi przeciwnicy na świecie. Uwielbiam każdą ich część. Każdą, najmniejszą nawet. Po prostu mógłbym grać przeciwko nim latami. Bęk, rozwalę to wszystko, bo mogę. Potrzebuję czarnego życia. Dobra. O, nie bij mnie. Na nich chociaż mamy dużo obrażenia, bo oni mają mało życia. Nie mam dużych obrażeń, nie mają mało życia. Nie bij mnie! Dziękuję. Dobra. Dobra. Get over here. Nie! Nie! Żartowałem, żartowałem. Nie podchodź do mnie. Idź ode mnie, sio. Daj mi Solherta. Albo cokolwiek, co będzie fajne. Dobra, to może być fajne. O, jest! Jest treasure room, dobrze. Teraz tylko nie wiem, czy się random w krople. Dalej mamy szansę na satana. I nie chcę jej zmarnować, wiecie? Zdecydowanie nie chcę. Satana bądź Angelor, nie? Wiem, o co chodzi. Mógłbym się postarać o mega satana, jakby nie patrzeć. Mógłbym. Czy chcę? Nie wiem. Chcę obrażeń. Oooo! Fajny item. Dostajemy totalne gówna z tych treasure roomów. Wow! Tak serio. Co jest nie tak z tobą, gro? O mój Boże, to było bliskie. Wiecie, co by się przydało? Treasure room. Sekret. Sekret, który dałem... Magic Mushroom! Tak, to by było dobre. To by było dobre. Okej, Brimstone, uwaga, uwaga. Hop, 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 hop. Zabić! O! Dobra, hop, hop na ukos, póki mogę. Hop, hop, hop. Pięknie. Zaraz jebiemy tak. Z Blackheart. Karta Tarota, Hierophant, Empress, okej. Więcej bomb! Jej, super! Bardzo mi się to przyda. Nie ma lepszego itemu niż to, co dostałem, ale zajebiście, Dostałem najlepszy item na świecie, który mi się super przyda. Hej, hej. Akurat nam brakowało bomb, więc jest idealnie, nie mogło być lepiej. Fajnie. Nie jest fajnie. Źle postawiłem bombę, dzięki za skrzynkę. O, mogę dostać więcej bomb, nie no super. Marzyłem o tym. Przez całe swoje życie nie marzyłem o niczym innym niż o większej ilości bomb. Dziękuję ci, gro. Dziękuję ci, że, że o mnie się martwisz. Do końca życia ci będę wdzięczny. Nie, nie będę. Sklepik, dajcie mi dobry sklepik, mam na 2 itemy. Nie! No i chuj. No i chuj, moi drodzy, no i chuj. Nie ma satana. Znaczy jest mała szansa, ale nie wierzę. Dzięki za bombę, doceniam. O! O! Teraz! Teraz, tak? Teraz! Teraz! Pieprz się, gro. Teraz mi dałaś Solheart. W tym momencie. Akurat w tym pomieszczeniu, kiedy oberwałem. Dziękuję! Dziękuję ci za wszystko, co robisz. Dziękuję ci. No po prostu jestem dozgonnie wdzięczny. Jeszcze nigdy nie byłem tak wdzięczny RNG w tej grze, jak teraz. Dziękuję. Po prostu jesteś wspaniała, gro. O mój Boże. For fuck's sake. The World. Użyję. To jest dobre. Wheel of Fortune. Mogę użyć. Aktualnie to by było niezłe, gdyby nie to, że nie jest dobre. Czyli wejdziemy na piw... O Boże, sklepik jest tak daleko. Dobra, to chuj. Niech będzie. Czy ja tutaj przypadkiem nie sprawdzałem? Pilsy. Perks. O, Pretty Fly akurat jest kurewsko dobry. Więc weźmiemy. Z Pretty Fly aktualnie się cieszę. Dobra, idziemy na prawo, bo tylko tędy możemy. Oczywiście szliśmy dokładnie w inną stronę niż powinniśmy. A oczywiście były też rumy, więc nie jest źle. Wiecie co? Ja nie będę tego czyścić. A dlaczego? Bo mi się nie chce. Przejdę sobie tędy. Za dużo efortu, za mało profitów. Hopa, hopa, hopa. Hopa, hopa, hopa. Bang. Zajdę tutaj do Curse Roomu, bo mogę, bo mnie stać. Już tak oberwałem i coś się złego może stać. Czy zależy mi na tym życiu? Nie, nie zależy mi absolutnie. Hopa, wejdziemy tutaj. Oczywiście, oczywiście. Podejście tacy przeciwnicy, którzy absolutnie... Znaczy, to będą szło takie pomyślenie, które absolutnie mi nic fajnego nie daje. Hanged Man... Nie. Tak bym... Mniejsza o to. Dobra. Nie wiem, czy chcę się z nimi bić. Nie, nie chcę się z nimi bić. Mam bomby, przechodzimy. Nie będę się na nich tracić czasu. Za dużo efortu, za mało profitów. Tutaj akurat się opłaca rozwalać, bo treasure room może być bardzo fajny. Dobra, masz. Zatruj się i umrzyj. Umarł. Bardzo dobrze. A, oczywiście wleciał na mnie. Idealnie, wspaniale, super dobrze. Mam nadzieję, że sklepik będzie warty zachodu. Nie mamy życia, żeby wejść do treasure roomu. Fantastycznie. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Przynajmniej nie muszę się narażać na niepotrzebną walkę. Czyż nie? Dokładnie, same profity ludzi bliska. Szukajmy profitów w swoim życiu. Jej, fajnie, 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 bardzo fajnie. O, cześć. Cześć, maszyna do dodawania krwi. Z chęcią z ciebie bym skorzystał. Gdyby nie to, że chciałem mieć full życie, którego nie mam. Rozwalę ich, mam zamiar się... Ja pierdolę. Mam zamiar się wrócić. Tędy. Potrzebujemy teraz całe życie, nie tylko połowę. Fajnie, fajnie, fajnie. Fantastycznie. Fantastycznie. Wspaniale. Idealnie. Perfekcyjnie. Dobrze. Bęk. Dobra, zabić was, zanim cokolwiek mi zrobicie. Nie bij mnie. Dobra. Umrzyj od zatrucia, dziękuję. Bęk. Wybuch. Niestety nie zrobił tego przyjaciela. Przyjaciela, nie przyjaciela. Dobra, chodźmy tu. No to tak. Weźmiemy to. Weźmiemy to. I wezmę to. Wezmę ten item. Zdecydowanie wezmę. Dlatego, że mogę zrobić tak. Pretty Fly. Nie Empress, Pretty Fly. Papa. Bierzemy to. Nie wiem, czy chcę mieć Guppy Head, czy ten item. Chyba chcę ten item, wiecie? iPhone Pills, okej. Dobra, weźmiemy to. I skoczymy tutaj. Chcę mieć ten item z teleportami, jest spoko. Perks. Myślę, że jest spoko, jak najbardziej. Ale nie chcę mi się tak rozwalać. Może pomagać podczas, nie wiem, clearowania wielu rzeczy. Podoba mi się. O mój Boże, przestań mnie bić. Dobra, zabić go, zanim zabić. Znaczy w sumie on nie jest taką przeszkodą, gorzej jest w przypadku, kiedy się rozwoi. Dokładnie, teraz weźcie tego, uniknijcie. Udało się. Jeszcze jeden wleciał na kolce. Gałgam. Jej. Umrzyj, umrzyj! Dziękuję. Potrzebuję obrażeń. Więc w sumie tam łóżka, ten gapi by się przydał. Tak czy siak. Fallen. Bang baby. Hopa. Hopa baby. Wow. Tak się możemy bawić. Najlepsze jest to, że zostaniemy Devil Room Item. To mi się podoba strasznie. Hop. Bawimy się w kotka i myszkę. Ej. Wow. Zgałganiłem. Zgałganiłem. Jak fajnie. Jak cudownie. Ej. Nie. Nie o to chodziło. Pomocy. Nie, uciekaj ode mnie. Aj, oberwałem. Demon Baby albo cień, który daje w mi familiarę. Weźmy Demon Baby. To jakoś chwilę, że będzie zadawać obrażenie. Dobra. Isaac! O, to już mi nic więcej nie ma. Fajnie. Jej! O, berwałem! A to my mieliśmy szansę na satana. Fajnie. Nie wiedziałem o tym. Bardzo fajnie. Nie, żebym potrzebował. W sumie odpalę to. Nie wiem, czemu tego wcześniej nie zrobiłem. Tutaj nie za bardzo możemy używać tego naszego spacebar itemu, ale... Mniejsza. Gdybyśmy mieli tego bossaszu, byłoby fajnie, bo bym mógł wziąć item i uciec. Ale niestety nie mogę. Niestety. Niestety. Isaac. Wow. O mój Boże, fuck you. Fuck off. Fuck you. Fuck everything. To jest gorsza wersja matki, bo daje te gorsze familiary. Jeśli mi pamięć nie myli. Pająki, wszystko, myk. Dobra. Miałbym bekę, gdyby ta noga matki wlazła w tą dziurę i wylądowała w drugiej. Taka synergia jak z portalami, powiedzmy, byłoby śmiesznie. O mój Boże, nie podchodź do mnie! Jak?! Mam dość tej gry. Papa. Ja mam dość. Nie. Nie, ja mam dość. Ta gra od początku pokazywała, że Kamrus, pieprz się, masz najgorsze itemy, mam cię w dupie. Nie.